Moi drodzy, wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, w dzisiejszym odcinku pokażę zawód grafika. Więc do roboty. Jestem królem kropek. Do roboty! Gdzie jesteś, koszulko? Kropki są super. Tani Armani, no to nie jest. Mogę do ciebie mówić mistrzu? 10,5. 10,5 na 10. Do roboty. Cześć Patryk. Siemasz. Dzisiaj pokażemy wam razem z Patrykiem, jak wygląda praca grafika, tak? Oczywiście. Mam ze sobą swój laptop HP z Windowsem 10 Pro dla stacji roboczych, więc super. Możemy przystąpić do pracy. Śmiało. Zapraszam. Postanowiliśmy, że robimy dzisiaj koszulkę do roboty z jakimś logo tutaj na piersi, z jakimś napisem, grafiką. No nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Czyli na początku musimy zacząć od włączenia programów graficznych na pewno, tak? Ilustratora i Photoshopa. Mamy. No i dobra. Zaczynamy, mamy białe tło. Chcielibyśmy to logo mieć na koszulce. Masz to logo gdzieś tu zapisane? Mamy. No i dobra, mamy logówę. Żeby pracować dalej z jakimiś elementami graficznymi, to najfajniej by było, żeby to zdjęcie nie miało tła. Czyli musimy usunąć tło. Ja będzie, że sobie radzę, ale widzę, że sobie niekoniecznie. Zaznaczył ci się kołnierzyk, więc nie możesz tego z automatu polecieć, bo nie wiadomo co jeszcze jest. Jeszcze koniec kciuka i może włosy. Może podziałamy tym rysikiem. No to właśnie dawaj ten rysik. Wszystko zamalowujesz. Wszystko, żebyśmy widzieli później, co nam obcięło, a czego nam nie obcięło. No więc teraz trzeba będzie ręcznie to polecieć. Tak. Możemy obrócić laptopa, mamy taką możliwość, więc będzie nam łatwiej. Koszulka będzie biała, rozumiem? Czy jakaś... Chyba tak, biała, czarna. No to spoko, będziemy mieli. I tu co z tym? Tu mamy błąd, mamy błąd. Resztę, czyli możesz sobie obrysować tego kciuka. Poleć, zobaczymy jaki jesteś zdolny. No, to cofnij. Sprawdźmy, jaki jesteś zdolny. Nie, to jednak cofnijmy. No pięknie, to jest taka robota trochę... Grafika. A w ogóle jaką grafika. Trzeba, czy trzeba jakąś, nie wiem, na pewno trzeba jakąś szkołę graficzną, kursy, no czy jak to nie wygląda? Na pewno. Różnie z tym jest. Nie zostaniesz grafikiem, jak nie masz tam jakiegoś wyczucia. Patrz, o, akurat w drugą stronę. No właśnie, drugą majkę. Ale no, dobrze ten, dobrze Dobrze kminiłem, ale musimy to zaznaczenie odwrotne. No właściwie to tak jak robiliśmy, bardziej precyzyjnie. Próbować zaznaczenia różdżki z inną tolerancją. Czekaj, teraz tolerancję musimy mieć z klawiaturą. Ja nerwowy jestem. No to nie, no to na grafika to się nie nadaje. Super, bardzo ładnie. A powiedz mi, jak tak na przykład ktoś chciałby zacząć karierę graficzną, nie wiem, ma już jakieś mniej więcej doświadczenie, dotykał kiedyś Painta i myszki i chciałby to zacząć i coś robić, to... Myślę, że każdy zaczyna tak, że na początku robi dla siebie, bo go to zaczyna interesować, jakieś tam rzeczy, które uważa za fajne. Zdobywa się doświadczenie rok po roku. No dobra, to co by tutaj tworzyć? Możemy walnąć jakieś różnokolorowe kropki. Dzięki tej funkcji Windows Ink dotknę lżej i jest taka mała kuleczka. A dotknę mocniej i jest duża kuleczka, nie muszę zmniejszać. I chciałeś kropki, masz kropki, mój mistrz. No i bajerancko. Poleciałeś w tych kropkach. A że za dużo? Dobrze. Później się jak coś, to się wszystko wykasuje. Weź gumkę, kasuj to ze swojej twarzy. To mi roboty zrobiłeś. Co to jest niefajne? No chusteczka fajnie wygląda, więc z chusteczki poszedka. Też. Poszedka. Znaczy poszedka, przepraszam bardzo. Panie prezesie. Żart, no na żartach się nie znasz. No wszyscy się śmieją, więc chyba się udał, nie? No i fajnie. I wspominałeś też coś o napisie. To, żeby zrobić napis, to potrzebne są literki. Człowiek ścianki. Ma głowę, naprawdę. Powiedziałem, że z mądrego to i warto posłuchać, naprawdę. Walczymy dalej. Teraz napis na pasek. Jezu, jakie to jest piękne. Teraz panie ocenią wszystkie. Właśnie, a propos tych wszystkich naszych pań, co tutaj, znaczy twoich pań, które tutaj siedzą. Moich pań, siedzie dziewczyny. Czy może grafik, znaczy ja bym, mając takie towarzystwo, nie chciał, ale czy może grafik pracować zdalnie? Ja, mimo że pracuję tu w studio, to wcale nie jest tak, że muszę codziennie tu przychodzić, dlatego że ja sobie wybieram, gdzie ja pracuję. Czy ja, jak jestem na wakacjach, to sobie pracuję, gdzieś wyjadę, to sobie pracuję. I żyjesz, jak I król. I żyjesz, dokładnie tak to wygląda. Chodzi. Czyli widzę kolejny plus. Grafika, czy ja bym to logo w ogóle jakoś... Wyciąłbyś to logo? No nie wiem, no bo to jest takie teraz, wiesz, ja bym to jakoś... No dobra, no to musiałbyś mieć to logo bez tła. No i dobra, no i wmontuj tam w miejsce tamtego. Ja naprawdę jestem nerwowy. Czemu jak naciskam to, to robi mi się co innego? Nie umisz. No, no już tak spoko wygląda. No. Jeszcze tutaj bym dodał jakieś ze 3 kropki, 4. Nie ma to jak kropki. Proszę pana, panie prezesie, jak koszulka. Znaczy to jeszcze nie wygląda jak koszulka, dlatego bo to nie jest na koszulce.
przedstawione. Patrz, ja to zrobię tak twoją metodą. Fajnie, że mnie tego nauczyłeś. No, tylko wiesz, to jest taka metoda trochę, jakby ktoś się miał przyczepić do... No dobra, przecież ty jesteś artysta tutaj, no ty działasz, ja ci tylko mówię, jak to możesz chyba zrobić. Że możecie napisać, jak uważacie, jakbyście to zrobili i czy ja robię to dobrze. Najlepiej jakbyście napisali, że poszło mi super, bo wtedy ja będę się cieszył, a do was nic nie będę miał. Dobra, czyli mamy już ten projekt, który będzie grafiką na koszulce, musimy go przenieść na mockup, tak? Zgadza się, mockup koszulki, czyli coś takiego, co wygląda jak koszulka, no i pokazuje, jak ten projekt będzie wyglądał w rzeczywistości. Okej, zróbmy sobie przerwę. To powiedz mi, Patryk, jaki był taki dla ciebie najtrudniejszy projekt graficzny i ile oczywiście za niego skasowałeś? Była to praca przez rok dla, można powiedzieć, jednego z największych polskich muzeów. Bardzo fajna praca, bardzo dużo się nauczyłem. A ile przygarnąłem? No, to rocznie to jest około 100 tysięcy. Ile taki grafik, który dopiero wkręca się w temat, może zarabiać? Jak zarabiałem na tym, co robiłem, 1500 miesięcznie, to było super. Okay. Później to wszystko rosło. Później dla mnie było super, jak miesięcznie mogłem 10-krotność tego złapać. To był dla mnie, wiesz, przełomowy moment. Skąd wiesz, jak wycenić swój projekt? Czy to jest właśnie już przez doświadczenie? Czy skąd wiesz, czy za na przykład plakat wziąć 200 zł czy 2000? No więc to zależy, jeżeli masz obsługę, powiedzmy, taką roczną jakiegoś projektu, no to tam już pewnie z góry jest ustalone, ile za plakat i wszystko jest jasne. To jest fajna robota, bo i oni wiedzą, i ty wiesz, i po prostu się działa. Dobra, wracamy do tego mockupu. Okej. Co teraz? Nigdy nie robiłem, to ci powiem, że nigdy nie robiłem mockupu, czyli nie robiłem tego przerzucania obrazka na wzór czegokolwiek. Więc proste, strasznie. Tak? Swój projekt, który zrobiłeś i zapisałeś, aha, no. Przerzucasz tu w to miejsce. No. Tada, spróbuj to zapisać, okay. Nam się pojawiło tu. Czyli musimy to zmniejszyć pewnie trochę. Wow. Chciałem wam pokazać tą koszulkę, którą stworzyliśmy i prosić was w komentarzach o ocenę. Czyli napiszę w komentarzu od 1 do 10, jak wam się podoba ten projekt. Będzie pytanie do publiczności. Biorę swojego jakże mobilnego laptopa. Uwaga, idę w świat. 10. Dobrze. Pięknie. Ja daję stówkę. Stówkę na 10? Matko jedyna. Nie, no prima sort. Prima sort? Ile będzie na 10? 10,5. 10,5 na 10. No coś pięknego. O, teraz tu mogę usiąść i napawać się tym widokiem. Jest pięknie. Windows nam daje taką możliwość, żebyśmy szybko przesyłali te pliki. Więc za chwilkę to powinno się pojawić u naszego drukarza, który wydrukuje nam koszulkę. A co? Jak się bawić, to się bawić. Podsumowując pracę grafika, muszę zacząć od minusów. Największym minusem jest to, że nie wiemy, czy w przyszłym miesiącu będziemy mieli projekty do zrealizowania. A plusy? Dzięki takiemu mobilnemu sprzętowi możemy pracować skąd tylko chcemy, więc nieważne, czy jesteśmy w Kalifornii, czy w Sosnowcu, możemy tworzyć projekty graficzne. Kolejnym plusem jest to, że nie mamy nad sobą szefa, więc nikt nam nie mówi, co mamy zrobić. Wybieramy sami projekty do zrealizowania i je realizujemy, więc do roboty. Patryku, podsumowując każdy odcinek, wrzucamy do mojej puszki pieniądze za wykonaną pracę. Ile za taką pracę, którą dzisiaj zrobiliśmy, czyli za ten projekt koszulki, mógłby taki grafik jak ja zarobić? No taki grafik początkujący, w zasadzie spoko to wygląda. Myślę, że ze 200 byłoby spoko. 200, czyli rzucamy 200 do naszej puszki, które pieniądze oczywiście zostaną przekazane na szczytny cel. A wy, moi drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać ocenę mojego projektu, czyli od 1 do 10 i dlaczego.